Blog Tasty Places powstał z pasji do podróży, dobrej kuchni i pięknych wnętrz. Naszym celem jest pokazanie Wam interesujących zakątków na mapie Polski. Miejsc, gdzie żyje się w zgodzie z rytmem natury, wytwarza się regionalne produkty i stawia na jakość. Blog ma Was zainspirować do odkrywania tych niesamowitych miejsc. Pokazać ludzi, którzy je tworzą, ich historię, smaki, jakie możecie odnaleźć w ich kuchni i produkty, jakie wytwarzają. Gorąco zapraszam. Jesteśmy 35 km od Olsztyna, we wsi Włodowo, gdzie Marcin i Ewa założyli siedlisko Kwaśne Jabłko. Jest to nie tylko agroturystyka, ale również miejsce, gdzie produkowany jest jeden z lepszych polskich cydrów. Co takiego Was urzekło w tym miejscu? To jest miejsce, które właściwie wybrała Ewa. Myśmy mieli na oku kilka takich miejsc. Tu jest po pierwsze niesamowita energia i to się czuje, jak tu się przyjeżdża. To jest takie miejsce troszeczkę położone na górce z widokiem praktycznie 360 stopni dookoła, oddalone od drogi, od wioski, a jednocześnie po prostu tak jakby, no nie wiem, ja się tutaj czuję w centrum natury, w centrum niekoniecznie też takiej dzikiej natury, tylko połączonej z takimi rzeczami rolnymi, bo mamy tutaj pola uprawne, mamy ekologiczne sady, mamy ściany lasu obok siebie i to jest takie miejsce, gdzie naprawdę czuję się tą bliskość z naturą, a jednocześnie to jest właściwie pogranicze Warmii i Mazur, jesteśmy praktycznie na samej granicy Warmii i Mazur. Te tereny są mało turystyczne i to nie jest tak jak w okolicach Wielkich Jezior Mazurskich czy nad morzem, czy w Tatrach w Zakopanem, że przytaczają się duże grupy turystów. Tutaj jest bardzo kameralnie. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, z góry wiedzą, po co przyjeżdżają. Kto Was tutaj odwiedza? Jakbyś miał tak charakteryzować. Wiem, że nie da się zrobić takiego portretu, ale jacy to Ty są ludzie? Ty nas odwiedziłaś na przykład. Wiesz, nawet byłam pytana, jak tutaj trafiłam i pamiętam taką rozmowę na tarasie. Dlaczego przyjeżdżamy do takich miejscówek? Ja doskonale wiem, dlaczego to robię, ale czy przyjeżdżają tutaj ludzie z dużych miast, żeby się wyciszyć? Jaki jest cel? Ludzie przyjeżdżają do nas już nie z takiego klucza, od czego właśnie chcą się wycofać, tylko jakby czego poszukują. I fajne jest to, że powoli zaczynamy nabierać takiego pewności siebie, też w komunikowaniu ludziom, że jesteśmy miejscem nastawionym na jakby zaspokajanie potrzeb różnych zmysłów, bo dbamy o to, żeby to wszystko, co tutaj jest, spełniało nasze potrzeby estetyczne, a więc jakby architektura, zieleń, to wszystko, co robimy, sposób, w jaki podajemy jedzenie, ale również jakby to, jakiego rodzaju podajemy jedzenie, jakie to są smaki w cydrze. No i ostatnia, najważniejsza chyba rzecz, od której powinienem zacząć, ale może ją dobrze jest podsumować, czyli jaki klimat ludzki tutaj staramy się stworzyć. Chyba najfajniejszą rzeczą, którą tu możemy jakby pokazać, to jest to, co właściwie dla nas często jest oczywiste, czyli to, w jakiej grupie ludzi tu żyjemy, ile osób tutaj do nas przyjeżdża i jakiego rodzaju relacje i klimat tutaj tworzymy. Czy można powiedzieć tak naprawdę, że przyjeżdżają troszeczkę naładować akumulatory, ale również przyjeżdżają po energię, którą być może Wy też jesteście w stanie przekazać. Macie szczęście do ludzi, którzy nie wiem jak przyjeżdżają. Mamy cały czas szczęście do wszystkiego, oczywiście. Wiesz co, to jest ciekawe, bo często ludzie myślą, że przyjeżdżają tutaj naładować akumulatory, ale oni nie wiedzą, jak dużo my czerpiemy z tego, że oni do nas przyjeżdżają. Czyli tak jakby trudno jest naładować czy uzupełnić braki w sobie w sposób bierny, czyli przyjechać i zostać napromieniowanym czymś. Czy oni też Wam dają energię, nowe pomysły? Ludzie nam dają mnóstwo napędu, wiesz, no, takie spotkania jak z Tobą czy z wieloma osobami, które gdzieś tam zaczynają po prostu rodzić w głowie nowe pomysły, chęć do nowych działań. To jest tak, że często ludzie, którzy przyjeżdżają pierwszego dnia, jeszcze siedzą przy stole ze swoim komputerem. Drugiego dnia ten komputer leży w kącie, a na koniec jak wyjeżdżają, to w ogóle pytają się, czy ktoś widział ich komputer, bo oni już dawno nie wiedzą, gdzie on jest. Wprzedziłeś moje pytanie, jak wygląda dekompresja mieszczucha lądującego w głębokiej wsi. Co się dzieje z godziny na godzinę? To jest o tyle fajne, że wiesz, my jesteśmy agroturystyką, ale trochę w nie takim rozumieniu, jak to się zwykło w Polsce
określać. Czyli to nie jest obora z krowami, podwórze, po którym ganiają kurczaki i świnki. Mówimy o czymś zupełnie innym. Tylko to jest rodzaj agroturystyki, bo my produkujemy jakby produkty rolne, prawda, cydry, jabłka, soki jabłkowe, teraz też maliny i soki malinowe, mam nadzieję, od przyszłego roku, octy cydrowe i tego typu rzeczy. Natomiast tak jakby to jest ten rodzaj agroturystyki, który często jest spotykany na zachodzie Europy, czy we Włoszech, Francji, czy w tego typu miejscach. Ludzie z miasta, którzy tu przyjeżdżają, oni też nie stykają się, powiedzmy, z wsią w wersji hardcore, tak? Tylko to jest taka wieś, z której można korzystać i która jakby często ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że taka wieś istnieje, prawda? Czyli że taka wieś, która jest z jednej strony harmonijna z otoczeniem, ale z drugiej strony też nastawiona na pewnego rodzaju rzeczy istotne dla ludzi w mieście, czyli smaki, właśnie architekturę, wnętrza i tego typu rzeczy. I u nas to jakoś się balansuje, więc ludzie też nie przeżywają takiego szoku, wiesz, przyjeżdżając tutaj. Chciałam Cię zapytać o produkty, jakich używacie na co dzień. Wiem, że współpracujecie z lokalnymi producentami. Podajemy u siebie przede wszystkim na śniadanie ekologiczne sery. Sery kozie, sery owcze. Niektóre są świeże, podpuszczkowe, niektóre dojrzewające. Korzystamy z własnego ogrodu warzywnego. W dużej mierze mamy też dostęp do ekologicznego mięsa. Także sporo takich produktów z okolic zbieramy i je możemy przedstawić w jakimś pakiecie gotowym gościowi, który przyjeżdża. Także potem on, wyjeżdżając z Warmii, ma czyli rozeznanie w tym. Czy też te produkty u Was, tak? Nie. Raczej to jest kwestia degustacji, spróbowania. A jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany konkretnym produktem, to może pojechać zawsze do gospodarzy. One wszystkie są w promieniu 20 kilometrów. Macie też szczęście, że macie wszystko na wyciągnięcie ręki. Musimy też czasem szukać dosyć intensywnie, ale też naszym założeniem jest to, że jeśli czegoś nie ma w promieniu tych kilkudziesięciu kilometrów, to z tego nie korzystamy. Po prostu korzystamy z tego, co jest lokalne. Slow foodowe typowo podejście. Mm-hmm.